Chciałem bardzo gorąco przywitać na naszym seminarium, konferencji naukowej dedykowanej polityce migracyjnej. Polityce migracyjnej dla Polski. Polityce, która niejednokrotnie jako termin się pojawiała w debacie, ale tak naprawdę nigdy nie powstała, mimo że jej potrzeba już była niejednokrotnie albo od wielu lat wskazywana. Ta potrzeba gdzieś pojawiała się historycznie dawno, dlatego, ponieważ Polska po prawie 20, niemal 30 lat obniżonej dzietności musiała się wcześniej czy później zmierzyć z problemem wchodzących małolicznych pokoleń na rynek pracy, a jednocześnie zmierzyć się z problematyką schodzenia z rynku pracy pokoleń bardzo licznych. Pytanie jest, czym i w jaki sposób tą lukę, tą różnicę wypełnić. Czy mamy zasoby, albo możemy naszymi wewnętrznymi zasobami to wszystko uzupełnić, czy odwrotnie? Musimy mądrze zaprosić kogoś. Ale także nawet jeżeli byśmy nie chcieli nikogo zaprosić, powiedzmy hipotetycznie, to pamiętajmy, że pewne procesy, które dzieją się geopolityczne na świecie, sprawiają, że Polska coraz częściej będzie stawała się miejscem atrakcyjnym do przyjazdu. Jeżeli będzie tym miejscem atrakcyjnym, to pytanie jest, jak powinniśmy mądrze zapraszać do nas gości. Dzisiejsze seminarium, dzisiejsza konferencja podzielona jest na dwie części. Jedna dedykowana jest diagnozie, poprowadzi ją pan redaktor Tomasz Pusek, obecnie prezes Fundacji Przyjazny Kraj. Bardzo dziękuję również Fundacji za to, że wspiera badania w zakresie polityk społecznych, wspiera badania w zakresie również problematyki europejskiej. Także oprócz tego interesuje się dużo, dużo szerszym spektrum. Ja powiem, że to już jest nasz trzeci projekt robiony z Fundacją Przyjazny Kraj. Pierwszy z nich w ogóle dotyczył polityki demograficznej. Drugi związany był z podsumowaniem 20-lecia uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. A dzisiejszy podejmuje problematykę migracji. Oddam głos panu. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Bardzo dziękuję Szkole Głównej Handlowej za gościnę w tym zacnym miejscu. Bardzo dziękuję doktorowi Stanisławowi Kluzie oraz Instytutowi Quantank za współpracę przy tym niezwykle interesującym projekcie. Szanowni Państwo, polityka migracyjna to jest tematyka, która dla Fundacji Przyjazny Kraj jest bardzo ważna od wielu lat. I aby to Państwu udowodnić, sięgnąłem do roku 2017. 7 lat temu, proszę Państwa, spotkaliśmy się, tylko nie w SGK, a w jednym z warszawskich hoteli, na konferencji zorganizowanej przez Fundację Przyjazny Kraj, podczas której mówcami byli dr Stanisław Kluza oraz profesor Paweł Kaczmarczyk, którego również dzisiaj mamy tutaj zaszczyt gościć. I to była konferencja dotycząca właśnie polskiej polityki migracyjnej. 7 lat temu. I stworzyliśmy, proszę Państwa, nawet wówczas dokument, wydrukowałem go sobie, dotyczący modelu polskiej polityki migracyjnej. Dodam, że wówczas nie zaszczycił nas obecnością nikt z administracji rządowej w 2017 roku. A kiedy po tej konferencji rozesłałem ten dokument do wielu instytucji publicznych, z żadnej nie otrzymałem nawet słowa dziękuję. To było, proszę Państwa, 7 lat temu i w tym dokumencie jedno z pierwszych zdań, które napisał pan dr Stanisław Kluza, brzmiało: Polska nie posiada polityki migracyjnej. 2017 rok. Otwieram, proszę Państwa, raport, który możecie Państwo już przeczytać, wydany w 2024 roku. Podsumowanie raportu i rekomendacje. Pierwsze zdanie: Polska nie posiada i nigdy nie posiadała kompleksowej strategii migracyjnej. Szanowni Państwo, można powiedzieć, że w ciągu 7 lat nic się pod tym względem w zasadzie nie zmieniło. Stawiam tezę, że 7 lat mamy pod tym względem niestety straconych. Tym bardziej ważne jest to, aby polska polityka migracyjna jako zorganizowany pomysł na
wyzwania, przed którymi czeka Polska, wreszcie się zmaterializowała i aby zarówno na poziomie centralnym, jak i na poziomie samorządów, o czym będziemy bardzo szczegółowo mówić podczas dzisiejszych sesji, ta polityka migracyjna była realizowana w sposób zorganizowany, w sposób przemyślany, w sposób, który będzie korzystny dla naszego kraju. Zatem bardzo się cieszę, że Fundacja Przyjazny Kraj po 7 latach wraca do tematu polskiej polityki migracyjnej, również z autorami, którzy wówczas pracowali nad tym dokumentem. Wracamy z raportem, który jest dostępny na naszych stronach internetowych, ale również w postaci wydrukowanej. I mamy nadzieję, że ten raport, dzisiejsza debata, dzisiejsza konferencja będzie ważnym głosem w debacie publicznej na temat polskiej polityki migracyjnej, ponieważ na ten temat trzeba po prostu rozmawiać. To jest temat, który wymaga bardzo głębokiej, bardzo powszechnej, szerokiej debaty publicznej, ponieważ tak naprawdę dotyczyć będzie każdego z nas, będzie dotyczyć wielu aspektów społecznych, będzie dotyczyć wielu aspektów gospodarczych. I nie chodzi tutaj, proszę Państwa, tylko o to, że mamy przed naszym krajem ogromne wyzwania demograficzne, o których pisaliśmy także w raporcie przed ponad rokiem, ale to jest kwestia globalnych trendów migracyjnych, o których również będziemy mieli okazję rozmawiać podczas dzisiejszej konferencji. Zatem jeszcze raz serdecznie dziękuję Szkole Głównej Handlowej, bardzo serdecznie dziękuję doktorowi Stanisławowi Kluzie. Bardzo dziękuję Państwu, że dzisiaj bierzecie udział w tym wydarzeniu, jakże ważnym nie tylko dla Fundacji i dla think tanku Quantank, ale także myślę, że ważnym dla dyskusji i debaty na temat polskiej polityki migracyjnej, którą trzeba po prostu prowadzić jak najczęściej. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Ja dodam, że chcemy, aby nasze myśli, nasze raporty, nasze podstawowe błędy z tych debat, z analiz, które robimy, trafiały i do decydentów, i do naukowców, ale także do debaty publicznej. Przygotowujemy raporty, które są dzisiaj również rozłożone na stołeczku. Zachęcamy, żeby z tych raportów korzystać. A także te raporty będziemy robić oczywiście w przyszłości. Będą towarzyszyły nowym konferencjom, kolejnym tematom. Jeżeli chcą Państwo otrzymywać zaproszenia na kolejne nasze konferencje, zachęcamy, żeby wrzucić wizytówkę z adresem mailowym. Po prostu nie będziemy nadużywać tego adresu, ale o konferencjach oczywiście nie omieszkamy poinformować. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, przejdziemy do pierwszej sesji. Sesji poświęconej diagnozie. Druga sesja będzie poświęcona rekomendacjom. Zatem najpierw stworzymy sobie obraz sytuacji, którą mamy. Zapytamy o tym, jakie są uwarunkowania demograficzne, społeczne i gospodarcze dla polityki migracyjnej w Polsce, a naszymi gośćmi będą znamienici paneliści i panelistka w kolejności alfabetycznej. Zapraszam pana profesora doktora habilitowanego Pawła Kaczmarczyka, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski oraz Ośrodek Badań nad Migracjami. Zapraszam, panie profesorze. Bardzo proszę o brawa. Profesor doktor habilitowany Paweł Strzelecki, Instytut Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa, jeden ze współautorów raportu. Zapraszam, panie profesorze. Pani adwokat Joanna Torbę-Jacko, przewodnicząca Komisji do Spraw Polityki Migracyjnej przy BCC. Zapraszam serdecznie. I za chwilę dołączy do nas pan Adam Ostrowski, ekspert Związku Miast Polskich, który jest już bardzo, bardzo blisko Alei Niepodległości i myślę, że w ciągu 10-15 minut najpóźniej będzie razem z nami. Szanowni Państwo, abyśmy mogli postawić diagnozę dotyczącą polskiej polityki migracyjnej, trzeba w sposób dogłębny pokusić się o diagnozę demograficzną dla Polski, ponieważ to jest jeden z najważniejszych elementów nadających dynamikę myśleniu i projektowaniu tej polityki migracyjnej.
zatem o to, jaka jest diagnoza demograficzna dla Polski i czy polityka migracyjna powinna być komponentem szerszej strategii demograficznej w Polsce. W pierwszej kolejności to pytanie chciałbym skierować do pana profesora Pawła Strzeleckiego. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że mogę być po pierwsze jednym ze współautorów tego raportu, po drugie, czyli się jestem gościem tego wydarzenia. I teraz, jeśli chodzi o diagnozę sytuacji demograficznej w Polsce, to wydaje mi się, że na co dzień nie zauważamy, że jak bardzo zmieniła się liczba osób z Polski, liczba obywateli Polski, jak bardzo zmieniła się liczba polskich obywateli w ciągu ostatniej dekady. Ja muszę przyznać, że jak zaglądam statystyki, to z niedowierzaniem zauważam, że tak naprawdę liczba osób w wieku produkcyjnym od 2012 roku zmniejszyła się prawie 2,5 miliona. A mimo to nasza gospodarka w dalszym ciągu bardzo szybko się rozwija. W dalszym ciągu nie widać, można powiedzieć, no bo poza rosnącym, rosnącym popytem na pracę i rosnącymi, można powiedzieć, problemami pracodawców ze znalezieniem pracowników na pracy, tak ten stopa bezrobocia jest jednocyfrowa, jedna z najniższych w Europie. Tak naprawdę na dzień dzisiejszy, można powiedzieć, te procesy migracyjne, które były bardzo burzliwe w ciągu ostatniej dekady, pojawiły się, tak naprawdę zapełniły tą lukę, którą prognozowali demografowie jeszcze 10 czy więcej lat temu, że pojawi się tak naprawdę. Mieliśmy do pewnego stopnia szczęście, że ona nie nastąpiła. Mieliśmy też być może szczęście, że ci imigranci, którzy przybyli do nas, byli stosunkowo łatwi, jeśli chodzi o integrację na polskim rynku pracy, czy łatwi, jeśli chodzi o chociażby naukę polskiego języka. Nie trzeba było dla nich organizować specjalnych szkoleń. Być może trzeba było, ale nie, oni sobie i tak poradzili, pomimo to, że ta nasza polityka migracyjna, czy w zasadzie może jej brak, nie ułatwia im tego życia. Natomiast jeżeli spojrzymy na to, co będzie się działo dalej, no to tak naprawdę przez najbliższa dekada według prognoz demograficznych będzie pewnego rodzaju takim nieco spowolnieniem procesu starzenia się ludności. Znaczy liczba osób w wieku 60+, czy liczba osób w wieku emerytalnym będzie cały czas rosnąć. Natomiast z rynku pracy jeszcze nie będzie odpływać wyż demograficzny, którego ja między innymi jestem przedstawicielem. Dopiero za jakieś 10, 15, 20 lat tak naprawdę starzenie się ludności w Polsce w bardzo dużym stopniu zacznie dotykać rynek pracy pod względem podaży pracy. Więc mamy przed sobą, można powiedzieć, taki początek roller coasteru mamy już za sobą. Teraz mamy stopniowe takie hamowanie i przeżyliśmy je dosyć miękko, dlatego że pojawili się na polskim rynku pracy imigranci. Pytanie jest, co będzie dalej, więc na razie mamy chwilę oddechu na to, żeby, można powiedzieć, zastanowić się, co zrobić, jeśli chodzi o politykę migracyjną. Polityka migracyjna powinna być tylko jednym z elementów tej strategii, którą powinno przyjąć państwo, aby jakoś poradzić sobie z tym problemem, przynajmniej jeśli chodzi o skutki gospodarcze, ale także jeśli chodzi o skutki dla świadczeń społecznych. Nie chciałbym zabierać czasu, mam nadzieję, że jeszcze będę miał okazję coś powiedzieć. Bardzo dziękuję panie profesorze. Pytanie do pana profesora Pawła Kaczmarczyka, szczególnie w tym kontekście, czy polityka migracyjna powinna być komponentem szerszej strategii demograficznej w Polsce, panie profesorze. Jeszcze odnieść się do tej demografii. Bardzo proszę. Bardzo, bardzo słusznie, że tutaj od samego początku centrum tej debaty jest starzenie się demograficzne, ale może ja w tym miejscu chciałbym przypomnieć coś, co jest oczywiste i wszyscy o tym wiemy, ale tylko zapominamy. Że to starzenie, ono jest oczywiście pochodną tego, że mamy dramatycznie niską dzietność, ale także tego, że żyjemy dłużej. I wydaje mi się, że niezależnie od tej naszej dyskusji tutaj dotyczącej kwestii migracyjnych, my musimy zastanowić się, w jaki sposób przygotować nasze społeczeństwa i gospodarki do zmian strukturalnych, które nas bez wątpienia czekają, ale także przygotować się do tego, żeby nie tylko żyć dłużej,
30 lat całkiem sporo na ten temat napisano i powiedziano. Natomiast ja niezmiennie wracam do takiego raportu, który okazał się już bardzo dawno temu, w roku 2001. To taki przełomowy raport opublikowany przez ONZ, który zadał takie pytanie, czy migracja może być czynnikiem, który zastępuje ten proces odnowy demograficznej. I ten raport, który przyglądał się przyszłości demograficznej świata, ale także przedstawiał pewne prognozy dotyczące migracji, zwracał uwagę na kilka rzeczy, które są chyba istotne także dla naszej dyskusji. Po pierwsze, zwraca uwagę, że żeby utrzymać współczynniki demograficzne na takim poziomie, jak to miało miejsce na początku tego stulecia, w zasadzie musielibyśmy się zgodzić z takimi poziomami migracji, które są w zasadzie nieakceptowane. Ja zwykle odnoszę się do przykładu, który tam także się pojawił, do przykładu Korei Południowej. W perspektywie roku 2050, żeby Korea zachowała współczynniki demograficzne na poziomie z 2000 roku, musiałoby, struktura populacji Korei musiałaby wyglądać mniej więcej 90-10. Przy czym 90% stanowiliby migranci, a nie populacja Korei. To akurat specyfika koreańska, ale przykład dość interesujący. Więc po pierwsze chodzi o skalę, która wydaje się jest nieakceptowalna dla większości krajów. Po drugie, ci migranci musieliby się skądś brać, a to wydaje się jest coraz mniej oczywiste. Po trzecie, kwestią otwartą jest, jaka miała być struktura i charakter tej migracji. Na przykład do niedawna uważano, że to miałoby znaczenie taki napływ, w zasadzie rokroczny napływ kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy migrantów, najlepiej czasowych, którzy zasilają określone sektory gospodarki. Myślę, że dzisiaj trochę się będzie wymierzyć z tą tezą także później. Ale ja bym zwrócił uwagę na coś innego. Bo my mamy też taką tendencję, żeby traktować migrację jako jakiś taki dość mechaniczny parametr, który wchodzi nam do prognoz demograficznych, a wydaje się, że jest to dużym błędem. Ja gorąco Państwu polecam publikację z ostatnich lat, między innymi jedna takiego zespołu, z którego tam jeden z tych ludzi w zespole był Wolfgang Lutz. Oni kilka lat temu pokazali taką prognozę, gdzie zderzali ze sobą różne modele polityki migracyjnej i pokazywali to w kontekście demografii. Ja nie będę teraz streszczał tej publikacji, bo to nie jest naszym celem, ale powiem, do czego się ona sprowadzała. Sprowadzała się do tego, że nie wystarczy zachęcić migrantów do przyjazdów, ale trzeba też sprawić, żeby oni byli zintegrowani i przede wszystkim, żeby aktywnie uczestniczyli w rynku pracy. Znaczy, paradoksalnie scenariusz, w którym mamy dużą liczbę migrantów, może sprawić, że będziemy mieli jeszcze gorsze parametry demograficzne, niż ma to miejsce w rejestrze migracji. Co oznacza, że można sobie oczywiście wyobrazić kraj, który funkcjonuje w sferze ekonomicznej, społecznej bez migracji. Równie dobrze można sobie wyobrazić taki, który ma dużą skalę migracji i radzi sobie jeszcze gorzej. I to mnie doprowadzi do tego, na czym zakończył Paweł Strzelecki. Bo chyba się tutaj do tego zgadzamy, że te migracje i polityka migracyjna, o której dzisiaj rozmawiamy, ona naprawdę może być tylko jednym z komponentów szeroko rozumianej polityki, która ma się mierzyć z kwestiami demograficznymi. A to, na co zwraca uwagę ten raport, o którym powiedziałem, że o wiele ważniejszym parametrem jest taki, który dotyczy aktywizacji, czyli uruchamiania tych wszystkich zasobów, które są w populacji i tych ludzi, którzy dzisiaj nie pracują, a w Polsce chyba nie trzeba dość daleko szukać, wiemy, gdzie te zasoby są. I o wiele trudniejsze oczywiście jest pytanie, w jaki sposób mówię je uwalniać. Czyli absolutnie migracje tak, ale migracje przemyślane i traktowane jako element znacznie szerszy. Bardzo dziękuję panie profesorze. Kilkakrotnie był wspomniany wskaźnik zastępowalności pokoleń. Dodam tylko, że powinien wynosić w społeczeństwie, które ma zastępowalność 2,1, jeśli chodzi o liczbę dzieci. Natomiast Polska od lat, mniej więcej od średnia z ostatniej dekady, dwóch dekad, to jest 1,3-1,4. Pod tym względem jesteśmy i to w raporcie jest podkreślone jednym z najgorzej sytuujących się krajów w całej Unii Europejskiej. Proszę Państwa, pan profesor Paweł Kaczmarczyk poruszył tematy demograficzne, ale znając specjalizację pana profesora, chciałem kontynuować temat migracyjny, ale w kontekście, na ile atrakcyjnym krajem jest obecnie Polska, w kontekście globalnych trendów i kierunków migracyjnych. Panie profesorze, czy warto i dlaczego warto w rozumieniu migrantów
do Polski przybyć, mimo wielu problemów, które się z tym wiążą. Ja pozwolę sobie wyrazić oczywiście moją opinię, która jakoś tam jest oparta w badaniach. I ta opinia jest następująca. Polska jest atrakcyjna w bardzo ograniczonym zakresie. To znaczy ta atrakcyjność w zasadzie ogranicza się do pewnych grup migrantów, pewnych kategorii, zwłaszcza pracowników, ale także ma zasięg lokalny albo maksymalnie regionalny. I teraz z mojej perspektywy wydaje się, że dość paradoksalnie w kontekście tego, co wybrzmiało we wprowadzeniu, bo jeszcze mówiąc, powiedziałbym, że to nie ostatnie 7 lat, ale ostatnie 12 lat, to jest ten czas, kiedy nie mieliśmy tej przemyślanej polityki, znaczy politykę mieliśmy, nie mieliśmy strategii migracyjnej, dość mimochodem w Polsce została zaimplementowana niezwykle liberalna, ultraliberalna polityka migracyjna i za sprawą tego modelu, który tak został tylnymi drzwiami wprowadzony, udało się do Polski ściągnąć całkiem pokaźną grupę pracowników, ale tylko i wyłącznie dlatego, że byli to pracownicy, którzy pochodzili przede wszystkim z kraju ościennego, którzy mogli do Polski przyjeżdżać po pierwsze bazując na takich krótkookresowych różnicach dotyczących czy to stawek płac, czy możliwości funkcjonowania w Polsce, ale też dlatego, że Polska była dla nich krajem niezwykle atrakcyjnym, choćby ze względu na możliwości przyjeżdżania czasowego albo cyrkulacji między Polską i Ukrainą. Teraz jeżeli przeniesiemy to na nieco wyższy poziom i zastanowimy się, wracam do tego pytania, czy Polska jest krajem atrakcyjnym globalnie, to moja odpowiedź brzmiałaby, że raczej nie. Powiem więcej, z tej globalnej perspektywy to wydaje się, że Europa nie jest przesadnie atrakcyjna. Jeżeli na przykład Państwo spojrzycie na różnego typu badania, które dotyczą konkurowania o tak zwane talenty, czyli osoby najlepiej wykształcone, to wtedy okaże się, że Unia nie jest w stanie konkurować ze Stanami Zjednoczonymi, a nie jest w stanie konkurować między innymi dlatego, że ma niezwykle sfragmentaryzowaną politykę migracyjną. Ta polityka jest nieprzejrzysta, nieoczywista i w dużej mierze nie zachęca do tego, żeby do Europy docierać. To, co wydaje się w tym kontekście dużym problemem, to jest niestety potencjał demograficzny krajów ościennych, o których już mówiłem, a mówię tutaj przede wszystkim o Ukrainie, ale także Białorusi prawdopodobnie. Ja zostawiam w tym momencie na boku kwestie polityczne i przyszłość polityczną tych krajów w najbliższym czasie, ale nie ma się co oszukiwać. Zaczęliśmy od demografii. Demografia Ukrainy jest dramatycznie gorsza niż to, co dotyczy Polski i to jest to, z czym zmagają się badacze ukraińscy od wielu lat. To oczywiście oznacza po pierwsze tyle, że trzeba będzie szukać, i to się już dzieje, źródeł pracy w innych częściach świata. I tutaj wydaje mi się, że bez udziału państwa polscy pracodawcy i polscy rekruterzy dość żwawo się poruszali. Może nawet przesadnie żwawo w pewnych obszarach, może będziemy o tym rozmawiać. Natomiast przeszedłbym do krótkiego podsumowania tego punktu i zgłosił pewien postulat. Wydaje mi się, że musimy sobie zdać sprawę, że jeśli chodzi o przyszłość migracyjną, będziemy się poruszali w sytuacji coraz większej konkurencji o osoby. Do tej pory ta konkurencja Polski dotyczyła w niewielkim stopniu i to z kilku powodów. Na przykład kraje zachodniej Europy nie musiały rekrutować pracowników z Ukrainy czy Białorusi, ponieważ mogli korzystać z pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej. To źródło w zasadzie już się skończyło. Czyli w tym momencie nawet ci pracownicy, którzy do tej pory docierali przede wszystkim do Polski, z dużym prawdopodobieństwem będą docierali albo już docierają do innych krajów, ale też jest rosnące w wielu krajach przekonanie, że popyt na pracę wcale niekoniecznie wykwalifikowaną będzie wzrastał. I tutaj przechodzę do tego mojego postulatu, on jest być może istotny w kontekście drugiej części tego dzisiejszego spotkania. To jest to, że wydaje mi się, że musimy poszukiwać innowacyjnych rozwiązań. To znaczy nie stać nas na to, żeby brać mechanicznie i próbować implementować te rozwiązania, które były stosowane w innych krajach, ale musimy szukać innych rozwiązań, które będą w stanie wskazać na Polskę jako właśnie kraj atrakcyjny. Ja potem chętnie jeszcze odniosę się do przypadku choćby osób z Ukrainy, bo wydaje mi się, że pewna przestrzeń. Bardzo dziękuję panie profesorze. Poruszyliśmy wątek migrantów z Ukrainy. Dodam, że w raporcie rozgraniczamy dwie fale migrantów w Polsce. Pierwsza fala to ta, która pojawiła się w Polsce po roku 2014.
tak naprawdę po rozpoczęciu wojny, wojny na wschodzie. Druga fala to już fala, którą określamy mianem migrantów, uchodźców wojennych po roku 2022, po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. I chciałem zapytać pana profesora Strzeleckiego w tym kontekście, na ile to, co obserwowaliśmy, jeśli chodzi o ruchy migracyjne od 2014 roku, dawało taki rodzaj offsetu dla problemów z demografią w Polsce i czy ten offset rzeczywiście występował. I gdyby pan powiedział też nam, jakie są zmiany w ciągu ostatniej dekady, jeśli chodzi o kierunki migracyjne w Europie i na świecie. Otóż wydaje mi się, że cały czas mówimy o tym dużym fenomenie, który nastąpił w Polsce w ciągu ostatniej dekady. To znaczy, że właściwie w sposób i dla siebie, i dla prognostów sprzed dekady, albo nawet dwóch nieoczekiwany, staliśmy się z kraju ujemnej migracji netto, krajem dodatniej migracji netto. Tutaj w ogóle mieliśmy bardzo specyficzną sytuację, bo zaraz po wejściu do Unii Europejskiej milion do dwóch milionów naszych obywateli w ciągu dekady opuściło nasz kraj i przeniosło się właśnie do Europy Zachodniej, to o czym mówił pan profesor Paweł Kaczmarczyk, że tak naprawdę ta Europa Zachodnia trochę wysysała, czy przynajmniej usta, stanowiła atrakcyjne miejsce do pracy dla pracowników z naszego regionu i to było zupełnie wystarczające. Natomiast po 2014 roku, w momencie, w którym mieliśmy do czynienia z agresją, pierwszą agresją Rosji na Ukrainie, tak naprawdę to sprawiło, że zamknął się albo zaczął się zamykać jeden z takich korytarzy, który jeszcze dla danych OECD był wskazywany jako jeden z głównych na świecie, a mianowicie takich migracji cyklicznych pomiędzy Ukrainą a Rosją. Innymi tego typu przykładami, które jeszcze do tej pory jakoś funkcjonują, jest właśnie Azja Centralna, Rosja, natomiast ten korytarz się zamknął i imigranci z Ukrainy, można powiedzieć, przestawili się trochę na emigrację w kierunku zachodnim, właśnie do nas, ale była to migracja nie tyle właśnie docelowa, natomiast nasz kraj stanowił bardzo, bardzo atrakcyjne miejsce z punktu widzenia tego, że oni mogli pozostawać w bezpośredniej bliskości swojej ojczyzny, mogli po prostu być migrantami cyrkulacyjnymi, zarabiać w Polsce, wydawać tam, utrzymywać kontakt z rodziną, która być może nie chce się przenieść i tak dalej. W sposób bardzo podobny do naszych emigrantów po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Analogie są bardzo, bardzo, bardzo częste tutaj pomiędzy tymi dwoma procesami migracyjnymi. Natomiast to, do czego doszło, to że oni się pojawili w bardzo specyficznym momencie. W polskiej gospodarce także zachodziły przemiany, które chociażby sprowadziły stopę bezrobocia do niskiego poziomu. Warto zadać sobie pytanie, dlaczego. Oczywiście tu można się zastanawiać, dlaczego w Polsce pojawiły się inwestycje takie, a nie inne. Z punktu widzenia rynku pracy pojawił się popyt na osoby nie tylko z wyższym wykształceniem. Jak prześledzimy sobie sprzed 20 lat, były bardzo duże różnice w stopie bezrobocia pomiędzy osobami, które miały wyższe wykształcenie i które nie miały tego formalnego wykształcenia. Być może chodziło o kwalifikacje, być może chodziło o pewnego rodzaju selekcję. Przedsiębiorcy po prostu bardziej lubili zatrudnianie osób z dyplomem niż bez, jako pewnego rodzaju efekt sygnalizacyjny. Niezależnie od tego, ta stopa bezrobocia, prawdziwy ten spadek stopy bezrobocia nastąpił w momencie, kiedy pojawił się duży popyt na osoby także z wykształceniem średnim i zasadniczym zawodowym, co było pewnego rodzaju taką nowością, zwłaszcza po okresie transformacji, gdzie ten bezzatrudnieniowy wzrost nawet był na bardzo wysokim poziomie, czyli żeby w ogóle pojawił się popyt na pracę, ten wzrost gospodarczy był potrzebny bardzo wysoki. I jak już właśnie te przemiany strukturalne nastąpiły, okazało się, że Polska wchodzi w okres, w którym tak naprawdę mamy coraz mniejszą dostępną
liczbę obywateli Polski na rynku pracy. W tym momencie właśnie pojawiła się imigracja z Ukrainy. I do tego doszły jeszcze właśnie te ultraliberalne przepisy, które de facto nie były polityką migracyjną, tylko można powiedzieć pewnego rodzaju zaszłościami tego, iż stworzono regulacje, które pozwalały osobom, pozwalały naszym rolnikom korzystać z pracy sezonowej osób z krajów byłego bloku wschodniego. Także te trzy czynniki doprowadziły do tego, że w zasadzie nastąpiła wymiana kadr, znaczy tak naprawdę uzupełnienie braku kadry na polskim rynku pracy stosunkowo łatwe przez imigrantów z Ukrainy wcześniej. Tutaj być może można mówić też o pewnego rodzaju sieciowości, to znaczy im więcej tych imigrantów się pojawiało w Polsce, na początku byli to imigranci głównie z Ukrainy Zachodniej, potem okazywało się, że pojawiali się także imigranci z pozostałych regionów Ukrainy, to wynikało z tego, iż ta praca w Polsce stanowiła coraz okazywała się, można powiedzieć, informacje o tym, że w Polsce w ten sposób można pracować, były coraz częściej dostępne na Ukrainie. Także podsumowując, właściwie ta imigracja pojawiła się w bardzo dobrym momencie w Polsce, ale być może to jest także dla nas pewnego rodzaju pułapką, dlatego że być może nie zauważyliśmy, co by było, gdyby ci imigranci nie pojawili się na rynku pracy. Mielibyśmy, tak jak wspomniałem, ponad 2 miliony osób w wieku produkcyjnym mniej, a to naprawdę byłoby wyraźnie, ograniczałoby w wyraźny sposób potencjał wzrostu polskiej gospodarki. Bardzo dziękuję panie profesorze. W sposób naturalny przechodzimy od spraw związanych z diagnozą demograficzną, jej wpływu na politykę imigracyjną do spraw gospodarczych, do rynku pracy. Chciałbym zapytać panią Joannę Torbiacko, która jest przewodniczącą Komisji do Spraw Polityki Migracyjnej przy BCC. Jaka jest diagnoza sytuacji na rynku pracy w Polsce i czy rzeczywiście zgadza się pani z tezą, którą postawił pan profesor Kaczmarczyk, że my nie jesteśmy tak do końca atrakcyjnym krajem dla migrantów, biorąc pod uwagę to, co dzieje się nie tylko w naszym regionie, ale także globalnie. Pani mecenas. Dziękuję bardzo. Ja może będę takim głosem praktyka, który pracuje z przedsiębiorcami, reprezentuje przed sądem w sprawach dotyczących chociażby nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców, ale też współpracuję z organami kontroli, ze Strażą Graniczną czy Państwową Inspekcją Pracy, dla których prowadzimy doskonalenia zawodowe. I zgadzam się co do zasady z tym, co powiedział pan profesor Paweł Kaczmarczyk w zakresie tej atrakcyjności bądź też nieatrakcyjności. Wydaje mi się, że jeżeli spojrzymy na to właśnie z tej strony, to jesteśmy krajem mało atrakcyjnym dla osób wymagających, atrakcyjnym dla osób, które mają niewielkie wymagania, nie radzą sobie z językiem. Tutaj przy prostych pracach, tak, jesteśmy krajem atrakcyjnym. Ale postawiłabym jeszcze jedną tezę. Jesteśmy dzisiaj krajem niezwykle atrakcyjnym dla działalności tranzytowej. Niezwykle atrakcyjnym. Otworzyliśmy swój rynek pracy do granic możliwości. Pozwoliliśmy na mocy specustawy ukraińskiej zakładać działalności gospodarcze. Pozwoliliśmy na nielimitowany tak naprawdę, no oczywiście ogranicza nas tutaj kwestia wojny w Ukrainie, ale jednak wydaje się, że inne kraje zrobiły to nieco inaczej. Pozwoliliśmy prowadzić na rynek pracy dużą jednak rzeszę osób bez zabezpieczenia tego różnego rodzaju nielegalnego procederu. Jeżeli mówię o atrakcyjności naszego kraju jako kraju tranzytowego, to mam na myśli sytuację, w której bardzo łatwo jest tutaj postawić sobie spółkę, mówiąc kolokwialnie, zatrudniać cudzoziemców, których tu w ogóle nie ma. Bo ja sobie legalizuję pracę, wskazuję oczywiście miejsce pracy jako Polska, bo żaden polski organ nie zalegalizuje mi pracy za granicą, bo naruszałoby to zasady terytorialności.
Więc wskazuje, że ci ludzie tutaj są, legalizuje im pobyt, a potem się okazuje, że na przykład na mocy specustawy ukraińskiej deleguje ich do Niemiec, do Belgii, ich tu w ogóle nie ma. To jest czysta statystyka, że ktoś im zalegalizował pracę. Tych ludzi tutaj nie ma. Ale też zakładania spółek przez cudzoziemców, którzy bez znajomości otoczenia prawnego, bez znajomości tego otoczenia prawnego zakładają spółki, ich też nie do końca stać na to, żeby po założeniu spółki tutaj. Mówię oczywiście o tym procederze, który, wiadomo, jest to pewne generalizowanie, ale dzisiaj na rynku pracy obserwujemy te praktyki, w których zakładana jest spółka i co cudzoziemiec z Ukrainy, który założył tutaj spółkę, jaki jest dla niego najlepszy pomysł. Najlepszy pomysł to jest dla niego sprowadzanie kolejnych cudzoziemców, prawda? To jest dla niego łatwe, on ma tam dostęp, ma tam... I taki przykład, on dzwoni i my się go pytamy, no słuchaj, ale co chcesz robić? Chcesz robić pracę tymczasową, chcesz robić outsourcing, co chcesz robić? A co mogę? To jest pierwsze pytanie. Mówimy, no musisz mieć certyfikat, chociażby na pracę tymczasową, nie muszę, i odkłada słuchawkę. A organy kontrolne z kolei skarżą się na to, że nie mają żadnych narzędzi, żeby z tranzytem walczyć. Dlatego, że jeżeli spojrzymy na nasze przepisy karne, na artykuł 264 kodeksu karnego, na artykuł 264a kodeksu karnego, to nawet mamy wątpliwości, że dyrektywa, którą wdrażają te przepisy, która miała przeciwdziałać tranzytowi, jest tam źle wdrożona. Straż Graniczna dzisiaj zadaje pytanie, czy jak kogoś tu w ogóle nie ma, to czy i legalizowana jest praca i pobyt, to i zarzut mógł postawić, bo ten przepis mówi o przekroczeniu granicy, on w ogóle nie przekroczył. Więc jak gdyby to są takie problemy, z którymi się mierzymy i tu jesteśmy świetnym krajem, bardzo atrakcyjnym. Otworzyliśmy wszystko, organy kontrolne nie mają narzędzi, to nie o to będzie, że są nieprzygotowane, nie mają narzędzi. Dzisiaj Państwowy Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy nie ma tłumacza. On idzie na kontrolę i nie jest w stanie przesłuchać cudzoziemca, no bo ten nie mówi po polsku, tak? Taki przykład. Albo nie ma badań higieniczno-sanitarnych i nie może wejść na produkcję, gdzie są Filipińczycy i Nepalczycy, no bo nie ma badań i jest pytany, masz badania, nie masz, no nie masz, to cię nie wpuścimy, tak? Więc nie mamy tutaj żadnych narzędzi. Więc to, jeżeli chodzi o tą atrakcyjność. Jeżeli chodzi o tą integrację, zgadzam się z tym, że na razie nam się tak udawało, bo to byli bliscy kulturowo nam, kulturowo, językowo też bliscy ludzie, nasi sąsiedzi, ale tak nie będzie łatwo, bo to widać na przykładzie właśnie na przykładzie wojny w Ukrainie, kiedy nastąpił odpływ obywateli płci męskiej i napływ kobiet i dzieci. I teraz jak sobie na to popatrzymy, ja oczywiście nie mam badań, nie zajmuję się badaniami, ale patrzę na to z perspektywy jak gdyby głosów, które do nas docierają od przedsiębiorców. Mamy branżę męską, mamy transport, mamy budownictwo, mamy spawalnictwo. Tam nastąpił odpływ cudzoziemców. Te firmy mówią, że to jest około 30% załogi, to jest bardzo dużo, odpłynęło im. Nie uzupełnią tego obywatele Polski, ponieważ to są zawody trwale deficytowe i tych ludzi po prostu tutaj nie ma. Nie uzupełnią tego imigranci z Ukrainy, bo to są głównie kobiety i dzieci. I oni zaczęli próbować sprowadzać tych ludzi z dalszych destynacji, z Filipin, z Nepalu. No i tutaj już na tych przykładach widać, jak trudna będzie integracja obywateli państw trzecich, którzy nie są nam właśnie bliscy kulturowo. Nepalczyka nauczyć mówić po polsku, nauczyć go naszych zwyczajów, ale też poszanować jego zwyczaje, to nie jest problem. To jest też poszanowanie tamtej kultury, tak? Jest niezwykle trudne. Mieliśmy przykład, dotychczas to, po wybuchu wojny w Ukrainie problem z integracją to był taki, że nie można było zakwaterować w jednym budynku obywatela Rosji i obywatela Ukrainy, bo wiadomo było, że dojdzie tam do jakiejś scysji. Więc to był jedyny tak naprawdę problem. Firmy organizowały naukę języka polskiego, ci ludzie dość szybko się języka polskiego uczą, więc to jest dosyć łatwe. Ale z dalszych destynacji to jest niesamowicie trudne. I instrumentów integracyjnych pokuszę się o takie stwierdzenie, że na dzisiaj nie mamy.
mamy zaczątki na szczeblu samorządowym, mamy centra integracji, bardzo ważne, ale jakiejś takiej właśnie spójnej tej polityki integracyjnej nie mamy, a bez integracji nie ma, jak gdyby nie uzupełnimy tego rynku pracy. Więc moja diagnoza rynku pracy, wracając, jest taka, że będziemy potrzebować, potrzebujemy, to nie jest myślenie tylko o imigrantach, ale też o tych, którzy może dałoby się ich jednak zachęcić, żeby wrócili, choć to zadanie pewnie dużo trudniejsze, ale to też myślenie nie tylko, jak gdyby te tendencje demograficzne, to nie tylko kwestia polityki migracyjnej, ale też właśnie te inne, o których dzisiaj nie mówimy, chociażby systemu emerytalnego, zachęcania do dłuższej pracy i tak dalej, i tak dalej. I wydaje się, że na każdym z tych obszarów mamy bardzo dużo do zrobienia. Więc moja taka ocena rynku pracy wygląda tak mało optymistycznie na dzisiaj, dlatego że my obserwujemy w tej chwili, że przedsiębiorstwa, które na rynku chcą działać zgodnie z prawem i zatrudniają cudzoziemców, przestają być konkurencyjne. Kto nie chce kupić taniej? Każdy chce kupić taniej, tak? Jak zatrudnię cudzoziemca bez ZUS-u i bez podatku, jest najtaniej. A jak myślę, że rozwiązanie, które z pozoru jest legalne, typu zatrudnię, a takich rozwiązań mamy naprawdę dużo i rynek pracy jest na nie otwarty. Mamy w tej chwili wykwit spółek, na przykład tak tytułem przykładu spółek cudzoziemskich, gdzie cudzoziemcowi daje się jakąś małą część akcji i wypłaca mu się świadczenia niepieniężne bez ZUS-u i podatku. I Zakład Ubezpieczeń Społecznych w swoich statystykach mówi, wzrasta liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych. No wzrasta, bo każdy chce mieć ubezpieczenie zdrowotne, a ja się pytam, od jakich podstaw są zgłaszani ci cudzoziemcy. Jaka jest podstawa wymiaru składek i od ilu jest odprowadzana składka? A ile jest wypłacane pod stołem, plikiem, paczkomatem przez zagraniczne spółki albo w ramach świadczeń pieniężnych w ramach spółki ZO, spółki akcyjnej lub też ostatnio prostej spółki akcyjnej, jeszcze prostsze do założenia, jeszcze prostsze do zorganizowania. Także myślę, że jeżeli chcemy zniszczyć rynku pracy nieprzemyślaną, może nie polityką migracyjną, bo myśmy takiej nie mieli, ja się z tym zgadzam, tylko takimi działaniami nieprzemyślanymi, ad hoc, kryzysowo zareagować tylko, to jest pierwszy czerwony alarm dzisiaj na rynku pracy, że przedsiębiorcy zgłaszają, że przestają być konkurencyjni. Bardzo dziękuję pani mecenas za ten gorzki obraz rynku pracy. Chciałbym zapytać, czy nasi paneliści chcieliby się do tego rynku pracy również odnieść, panie profesorze? Ja bardzo chętnie i bardzo dziękuję za ten głos i powiem tę chwilę, dlaczego w szczególności. Proszę Państwa, od wielu lat w literaturze dyskutuje się coś, co się nazywa paradoksem liberalnym. I ten paradoks polega na tym, że kraje wysoko rozwinięte z jednej strony mają świadomość, że potrzebują migrantów, a z drugiej strony niekoniecznie chcą to komunikować publicznie. Wydaje mi się, że w Polsce w ogóle nigdy nie było takiego dylematu, ale stało się coś o wiele gorszego. Tutaj pani Mecenas powiedziała, że istnieje obawa, że my zniszczymy ten rynek pracy. Ja nie wiem, czy to już jest tak. Bo teraz my jesteśmy w kluczowym momencie, rozmawiamy o jakichś założeniach, powiedziałbym raczej doktryny migracyjnej, bo polityka migracyjna tak zawsze była. Tak? Jakieś przepisy różnych, na różnych poziomach one tworzyły ten schemat polityki, tej doktryny nie było. No i teraz pytanie jest takie, w jakim kierunku my możemy pójść i z jakimi ograniczeniami się spotkamy. I tutaj nawiążę do tego, o czym pani przed chwilą powiedziała. Tak, mamy sytuację taką, kiedy w zasadzie ten wyścig do jak najniższych standardów, on się dokonywał i dokonuje się wciąż. I teraz wydaje mi się, że wprowadzenie jakichkolwiek ograniczeń spotka się z dość gwałtownym oporem ze strony przedsiębiorców, na który rzeczywiście będzie to dość duże zagrożenie. Ale wzmocniłbym jeszcze jeden punkt, który przed chwilą tutaj się pojawił i on jest niezwykle istotny. To znaczy, na jakie warunki powinniśmy tworzyć politykę migracyjną? Czy ona powinna być zależna od, nie wiem, fazy cyklu koniunkturalnego, warunków zewnętrznych i tak dalej. Dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, wydaje mi się, że wielu politykom się wydaje, że migracjami można sterować mniej więcej tak, jak wodą ciepłą albo zimną, jak tam kto woli. To znaczy, że mamy taki kran i możemy go albo odkręcać, albo zakręcać, czy ci migranci przypływają, więc pływają. Nic bardziej mylnego. To
znaczy musimy brać pod uwagę naturalną inercję procesów migracyjnych i choćby to, że właśnie Polska w tym momencie jest tym krajem tranzytowym, to bardzo łatwo może zmienić się w jakieś inne formy, migracji, musimy to brać pod uwagę. A po drugie, musimy brać pod uwagę, że niestety większość narzędzi, którymi do tej pory się posługiwano, po prostu nie działa. I potem dwa klasyczne przypadki, które są stosowane przynajmniej w teorii przez kraje wysoko rozwinięte, to jest test rynku pracy i ograniczenia ilościowe. Ja osobiście znam bardzo niewiele przypadków, kiedy w ogóle kiedykolwiek zostały one zastosowane. A jeśli były stosowane, to po prostu nie działały. One są używane przede wszystkim po to, żeby komunikować szerokiej publiczności, odbiorcom w przestrzeni politycznej, że takie narzędzia są wprowadzane. Natomiast myślę, że większość polityków ma świadomość, że one po prostu nie działają. My naprawdę musimy zastanowić się, co zrobić z tym, ze sferą migracji w Polsce. I wydaje mi się, że próba wierzenia się z patologiami, o czym mówiła pani Mecenas, i próba zdefiniowania standardów także na poziomie rynku pracy jest chyba kluczowa. Ale rozumiem, że będziemy. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Została tutaj wspomniana kwestia, niezwykle ważna, kwestia inkluzji społecznej i zawodowej migrantów. Wśród naszych panelistów jest pan Adam Ostrowski, ekspert Związku Miast Polskich. Chciałbym zapytać pana, jakie są doświadczenia samorządów z realizacją tej inkluzji i czy rzeczywiście na poziomie samorządów państwo widzicie, że z tym rynkiem pracy, o czym mówiła pani mecenas, no nie jest dobrze, jeśli chodzi o to, w jakiej on jest jakości, biorąc pod uwagę napływ migrantów. Ja mogę, szanowni państwo, potwierdzić to, o czym wspomniała pani mecenas, że faktycznie takich narzędzi, które miałyby na celu zorientowanie na podwyższenie jakości, przygotowanie pracowników do rynku pracy, polskie samorządy nie mają, ale wydaje mi się, że tutaj źródła powinniśmy opatrywać na tej polityce centralnej, samorządowej w tym zakresie, no bo samorządy to mogę powiedzieć tak z pewnym przekonaniem, że są na pewno przygotowane do tego i pewnie by to wykonały, tak? Ale my przede wszystkim nie mamy do tego, no narzędzia to pewnie byśmy skonstruowali, ale środków i programu takiego centralnego, który by się takimi zadaniami zajmował. To jeżeli samorządy to robią, to faktycznie w jakimś marginalnym zakresie i raczej no, z własnej inicjatywy, a nie z jakiejś inicjatywy centralnego działania. Jeżeli o rzeczonej inkluzji miałbym powiedzieć kilka słów, to tak należy wskazać na to, że faktycznie szeroko rozumiana polityka społeczna jest zadaniem częściowo realizowanym przez, jako zadanie własne przez samorządy, ale także częściowo też realizowana, finansowana z budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. I oczywiście należy potwierdzić, czy też powiedzieć o tym, że rolą samorządów jest stwarzanie szans, możliwości uzyskiwania przez osoby w różnym zakresie wykluczone, w różnym zakresie zasobów niezbędnych do właściwego funkcjonowania w życiu społecznym. Ta podstawowa polityka społeczna jest realizowana przez samorządy wielokierunkowo i tutaj można podać kilka przykładów. Ona oczywiście jest zorientowana nie tylko na osoby, powiedzmy sobie, migrantów, ale w taki sposób generalny, no bo samorządy no nie funkcjonują w takim zakresie podziału pomiędzy migrantów a mieszkańców, jeżeli ci mieszkańcy w tej lokalnej społeczności się znajdują, to polityką socjalną są objęci, tak? Można tutaj wymienić organizowanie wszelkich grup, wszelkich działań czy grup wsparcia zorientowanych na rynek pracy. Przede wszystkim to tutaj, jeżeli chodzi o zadania samorządów, to jest raczej powrót na rynek pracy, więc można by rzec, że migrantów bezpośrednio nie dotyczy, ale zdarzają się też takie przypadki. Organizowanie grup wsparcia dla matek po urodzeniu dzieci, które chcą wrócić do pracy, to także jest zadanie, na którym orientują się polskie samorządy, polskie miasta. Czy choćby wsparcie rodziców dzieci niepełnosprawnych. Chyba takim bardzo powszechnym podmiotem, który jest orientowany na
takie szeroko rozumiane wykluczenie społeczne, tę życzoną inkluzję, są powiatowe urzędy pracy, które mają dość szeroki wachlarz szkoleń umożliwiających czy zmianę zawodu, czy podjęcie jakichś dodatkowych kompetencji, czy pomoc w założeniu działalności gospodarczej, czy też prowadzenie tej działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne i to się dzieje, ale trudno tutaj powiedzieć, znaczy nie można, ja neguję po prostu takie stwierdzenie, że samorządy mają, powiedzmy sobie, taką oddzielną ścieżkę, w której by się znajdowali wyłącznie migranci. No faktycznie te zorientowania mają charakter bardziej generalny w tym zakresie. Być może należałoby podjąć jakieś działania, ale to, tak jak wspomniałem na początku, wydaje mi się, że to powinien być kierunek polityki centralnej, a realizowanie przez samorządy, tak jak wiele działań w przypadku zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Bardzo dziękuję za ciekawe spojrzenie z punktu widzenia samorządu. Pani mecenas wspomniała tutaj o elemencie związanym z systemem emerytalnym. Również w raporcie poświęcamy tej kwestii dosyć dużo miejsca. Chciałbym zapytać pana profesora Pawła Strzeleckiego, na ile możliwe jest utrzymanie w obecnym kształcie i wypłacalności systemu emerytalnego w Polsce bez systematycznej i zorganizowanej migracji? A uprzedzę pana profesora tylko, że wśród naszych gości w audytorium widzę wiceprezesa ZUS-u, więc pana Pawła Jaroszka, więc bardzo, bardzo ciekawa będzie pana opinia. Myślę, że w trakcie pytań będzie mógł pan prezes odnieść się do pana wypowiedzi. Dobrze, znaczy ja nie chcę powiedzieć nic kontrowersyjnego, dlatego że uważam, że nasz system emerytalny bez imigrantów też by sobie poradził i to może nie tyle niedobrze, bo być może mielibyśmy po prostu większy nacisk na to, jeszcze większy nacisk na to, żeby wydłużać aktywność zawodową. Teraz powiem jeszcze, podnosić wiek emerytalny i tak dalej. Natomiast system jest skonstruowany tak, iż tak naprawdę to ryzyko, można powiedzieć, niskiego świadczenia jest po stronie przyszłych emerytów. I według mnie to dyskusja nie powinna tak naprawdę dotyczyć tego, czy imigranci powinni na bieżąco ratować nasz system emerytalny, bo to wydaje mi się, że system emerytalny funkcjonuje trochę obok. To, że imigranci poprawiają na bieżąco saldo składek, tak, to jest, można powiedzieć, czymś, co oczywiście jest pozytywne, ale to nie powinno być celem polityki migracyjnej, może tak. Jeszcze może odniosę się do tej kwestii polityki migracyjnej, a samorząd lokalny, polityka migracyjna, a regiony. Wydaje mi się, że tutaj istnieją pewnego rodzaju stereotypy, które warto rozbijać. To znaczy, niektórzy uważają, że imigrację, zwłaszcza na przykład imigrację z Ukrainy, może pomóc rozwiązać problem starzejącego się społeczeństwa, zwłaszcza właśnie gdzieś poza dużymi miastami, gdzie to starzenie się ludności będzie szczególnie bolesne i szczególnie istotne. No niestety nie. Większość imigrantów napływa do wielkich aglomeracji miejskich i to się nie zmieni. Oni nie będą pozostawać w mniejszych miastach albo na wsi, można powiedzieć, odgładzając tam tą strukturę ludności. Dzieje się wręcz przeciwnie, na co wskazuje na przykład raport Związku Miast Polskich, który tak naprawdę zrzeszał te wspólnoty, które zauważyły, że jest duży problem pomiędzy tym, co wynika z publikacji GUS-u, a tym, co oni faktycznie obserwują jako zapotrzebowanie na usługi te właśnie lokalne, czy jeśli chodzi o transport, czy jeśli chodzi o dostęp do lekarzy i tak dalej. Tak naprawdę większość imigrantów napływa do wielkich aglomeracji, bo oni są w dużym stopniu, czy byli w dużym stopniu niewidzialni przez publiczne statystyki, a tym samym niewidzialni przez politykę państwa. I to była, można powiedzieć, oddolna inicjatywa zwracająca uwagę
wykorzystajmy dane ze spisu powszechnego, zacznijmy się interesować zbieraniem danych o imigracji w Polsce, bo inaczej po prostu będziemy ślepi na procesy, które dzieją się wokół nas. Więc wydaje mi się, że te społeczności lokalne i samorządy, one, można powiedzieć, są zakładnikami, bo niewiele mogą zrobić, a widzą, że tak naprawdę w dużym stopniu te procesy ich dotyczą. Dobrze, dziękuję. Bardzo dziękuję. Z kontynuacją odpowiedzi chciałbym poprosić pana Adama Ostrowskiego, ponieważ ta kwestia samorządów, kwestia demografii na poziomie lokalnym tutaj brzmiała bardzo, bardzo mocno. Chciałem zapytać pana, jakie instrumenty mają w tej chwili samorządy, aby szczególnie te, na których obszarach występuje depopulacja, czasami bardzo silna, w niektórych obszarach, na przykład Polski Południowej, jakie mają narzędzia, aby zapobiec temu, można powiedzieć, naturalnemu parciu migrantów w kierunku największych miast? To też trzeba zwrócić uwagę na pewną rzecz. To nie tylko migranci z zagranicy, ale także generalna migracja jest taka, że te miasta, powiedzmy średnie i małe miasta, także te związane, zrzeszone w Związku Miast Polskich, raportują nam właśnie ten problem, że liczba mieszkańców im bardzo istotnie się zmniejsza. Takim przykładem, takim książkowym przykładem może być choćby Wałbrzych, który faktycznie ten odpływ mieszkańców ma. My się cały czas zastanawiamy nad tym, jakie instrumenty są, aby tych ludzi, tych mieszkańców zatrzymać. I tutaj rozdzielanie ich na mieszkańców, którzy się nawet urodzili w tych miastach, a także na tych, którzy są migrantami, pewnie ma jakiś cel, ale z punktu widzenia nas, w sensie mówię, polskich miast, to jest kwestia drugorzędna. Każdemu miastu w Polsce zależy na tym, żeby ta liczba mieszkańców przynajmniej nie malała, a oczywiście najlepiej by było, gdyby rosła. Mechanizmów jest niestety, można by rzec z jednej strony, że wiele, z drugiej nie wiele, tak? Bo takie działania zorientowane na szeroko rozumianą poprawę jakości życia samorządy mają i na miarę swoich możliwości ją realizują, no, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że zadania takie, zadania własne są realizowane w głównej mierze z budżetów lokalnych, tak? A należy też podkreślić pewną rzecz, o której może będzie czas, żeby powiedzieć później, że sytuacja finansowa samorządów jest w dużej mierze zależna od liczby mieszkańców. Choćby w zakresie PIT-u, CIT-u, no to mówimy tutaj prawdopodobnie o tych mieszkańcach, którzy z tą lokalną społecznością są związani. Oczywiście są mechanizmy, które mają na celu wyrównywanie szans, szeroko rozumiane, polskich miast, polskich gmin, ale one nie przynoszą takiej efektywności, jaką byśmy jako samorządy oczekiwali. Także można by rzec w taki sposób, tak jak wspomniałem, generalny, że tych narzędzi jest wiele, można by je wymieniać i każde miasto jest zorientowane na tym, żeby faktycznie zatrzymywać tych mieszkańców, ale konkurencja choćby w zakresie tych dużych aglomeracji jest tak silna, że te mniejsze miejscowości jej nie wytrzymują. Bardzo dziękuję. Chciałem zapytać panią mecenas o to, jak przedsiębiorcy, którzy to bardzo często mają produkcję rozproszoną po kraju w mniejszych ośrodkach, ze względu chociażby na koszty, czy oni ze swojej strony na przykład wykazują się inicjatywą, aby zatrzymać migrantów, czy też pozyskać potencjalnych migrantów, ponieważ, no, umówmy się, nie całą produkcję można przenieść do Warszawy, Poznania, Wrocławia czy Krakowa. Polska mapa przedsiębiorczości jest mapą rozproszoną. Bardzo wiele firm, nie tylko tych średnich i małych, jest zlokalizowana właśnie w tych mniejszych ośrodkach, które mają ogromny problem z depopulacją.
Mi się wydaje, że dzisiaj wszyscy więksi przedsiębiorcy, średni przedsiębiorcy, właśnie zwłaszcza przy tego rodzaju usługach, jakie Pan wymienił, czyli na przykład produkcyjnych, potrzebują tych imigrantów, albo sprowadzają ich sami, albo korzystają z usług tak zwanego pośrednictwa pracy, w ramach pracy tymczasowej, w ramach usług outsourcingowych, które też notabene są nadużywane, więc dzisiaj jak gdyby szukamy też z dalszych destynacji, z tym, że te są za sprawą afery wizowej w tej chwili bardzo utrudnione jest pozyskiwanie wiz dla cudzoziemców właśnie z dalszych, że tak powiem, krajów właśnie typu Filipiny, typu Nepal. Jest to trudne. Tutaj jakby spotykamy się z tymi problemami związanymi z przypozyskiwaniem wiz na poziomie ambasad i na poziomie całego systemu pozyskiwania wiz. No dzisiaj, żeby się umówić do ambasady i pozyskać wizę, uczestniczy się w losowaniu. Więc generalnie troszkę od szczęścia zależy, czy dzisiaj system mnie wylosuje na wizytę w ambasadzie, czy mnie nie wylosuje. Co prawda ten algorytm podobno jest uzupełniany i w tej chwili ma być jak gdyby mają być przedsiębiorcy, którzy są premiowani w tym cudzoziemcy, w zależności na przykład od tego, jaki podmiot je zatrudnia, czy jak długo są w kolejce, tak? I my jednak cały czas jesteśmy na systemie losowania, ale też problemy z kontaktem z ambasadami, problem tego, że dostajemy odmowy wizy bez żadnego uzasadnienia, bo konsul nie ma obowiązku uzasadnienia decyzji, więc niezależnie od tego, czy wziął pod uwagę, niezależnie jak gdyby, no brak uzasadnienia decyzji tworzy takie dla obywatela, dla imigranta, tak, no wrażenie takiej zupełnej wyznaniowości, choć pewnie się to tak nie dzieje. Więc tutaj jakby na tym etapie mamy duże problemy właśnie ze ściągnięciem cudzoziemców. Myślę, że ale jakby nawet z mniejszych właśnie czasami, jeżeli chodzi o legalizację pracy, z kolei w mniejszych miastach jest z tym łatwiej, jest z tym szybciej, tak? No bo jest mniejsza jednak kolejka niż w urzędzie wojewódzkim w Warszawie, więc tak to. Czy pani mecenas obserwuje Pani wśród przedsiębiorców takie mocniej zorganizowane formy wsparcia dla migrantów, którzy przyjeżdżają do mniejszych ośrodków, dotyczące na przykład kwestii zamieszkania, kwestii jakichś dodatkowych świadczeń, bo pewnie dla każdego przedsiębiorcy wyzwaniem jest to, aby ktoś, kto rozpocznie produkt, pracę w danej firmie po przeszkoleniu, po roku nie zwolnił się i nie poszukał szansy w większym ośrodku na przykład. No, wydaje mi się, że to takie wspieranie się bardzo wzmocniło, czy jakby więcej tych form wspierania pojawiło się w momencie wybuchu wojny w Ukrainie. Tutaj rzeczywiście trzeba powiedzieć, że przedsiębiorcy zrobili dużo bardzo, pomagając rodzinom też, organizując chociażby transporty, różnego rodzaju pomoc dla rodzin cudzoziemców. Robili też to po to, też mówili wprost, że robią to po to, żeby ta męska część w tych męskich sektorach im nie uciekli ci cudzoziemcy. Więc też mówili o tym, że na przykład wspierają rodziny tych cudzoziemców po to, żeby oni tam nie wyjechali i zostali jednak tutaj, tak? Także kursy językowe, zakwaterowanie jest i było zasadniczo taką podstawą, przynajmniej jeżeli mówimy o tych stanowiskach mniej wykwalifikowanych. To jak gdyby, żeby taki cudzoziemiec tu przyjechał, on musi mieć gwarancję tego, że zostanie zakwaterowany. Także z tym zakwaterowaniem też z kolei się wiążą duże problemy, dlatego że no, pytanie jest, jak potraktować takie zakwaterowanie. Na przykład, czy to jest przychód, czy to nie jest przychód. I w takim konglomeracie problemów, które my mamy na rynku pracy dzisiaj, to czy to jest przychód, czy to nie jest przychód. Czy na przykład cudzoziemiec, bo z tym też mamy problem często przed sądami karnymi, stajemy dlatego, że cudzoziemiec miał w miesiącu przepracować 160 godzin, a przepracował 161, albo przepracował 150, bo nie przyszedł do pracy. No i nasze prawo mówi, wytyczne jakby organów mówią, masz przepracować tyle, ile masz w zezwoleniu, ani mniej, ani więcej. Jak mniej, to jakby wychodzimy z zasady, czy się stoi, czy się leży, tyle samo się należy.
jak więcej, no to też mamy stawiane zarzuty, że więcej, tak? I z tym jesteśmy przed sądami karnymi, tego na przykład przedsiębiorcy nie rozumieją, bo przedsiębiorcy mówią, zapłaciłem ZUS, zapłaciłem podatek, zarobił więcej, no każdy obywatel Polski może zarobić więcej, czemu ja tu jestem? Sądy karne też nie do końca to rozumieją, ale wydaje się, że i właśnie z tym zakwaterowaniem też mamy problem, bo to jest pytanie, czy to jest przychód, czy to nie jest przychód, orzecznictwo jest tutaj bardzo, bardzo podzielone, więc mimo tego, że to zakwaterowanie, na przykład forma wsparcia w postaci zakwaterowania istnieje, odkąd ja kojarzę, że jak gdyby, odkąd ja się zajmuję kwestią cudzoziemców, to zawsze to zakwaterowanie przy tych mniej wykwalifikowanych stanowiskach było, to istnieje ten podstawowy problem związany z tym, że nie ma zasadniczo zwolnienie z opodatkowania jest stosunkowo niewielkie w przypadku tego zakwaterowania i z tym przedsiębiorcy mają problem. Ale tak bardzo dużo, bardzo, no jak gdyby dzisiaj z wprowadzeniem cudzoziemca wiąże się też z zaoferowaniem mu jakiegoś pakietu, jakiegoś bonusu właśnie po to, żebyśmy byli atrakcyjni. No, rozgrywa się konkurencja o tego cudzoziemca, tak? Nie tylko na terenie Polski, ale za chwilę się będzie, albo już zaczyna się rozgrywać na tej arenie europejskiej chociażby, tak? Więc przedsiębiorcy tutaj dużo tych form wsparcia uruchamiają. Czasami jest to wsparcie podstawowe, takie jak właśnie kursy językowe, jak zakwaterowanie, a czasami to już jest wsparcie idące dużo, dużo dalej. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, padło tutaj sformułowanie dotyczące rodzin imigrantów. W raporcie również poświęcamy dosyć dużo miejsca kwestii przyszłościowej, łączenia rodzin i jaki będzie miał to wpływ na strukturę demograficzną Polski, na trendy migracyjne. I dochodzimy tutaj do bardzo ważnego tematu w tej debacie na temat polityki migracyjnej i jej kształtu. Czy polityka migracyjna powinna trwale w Polsce zmienić typ migracji z krótkoterminowej, zarobkowej, o której najwięcej się mówi, na długoterminową, osiedleńczą z uwagi na trendy demograficzne i rynek pracy? Chciałem zapytać o to pana profesora Pawła Kaczmarczyka. Ja może zacznę moją odpowiedź od tego, że charakter tej migracji się zmieniał. I to zmieniał się jeszcze przed wybuchem wojny, bo mniej więcej około 2018 roku widzieliśmy już wyraźny trend, jeśli chodzi o migrację z Ukrainy. Trend w kierunku zwiększonej intensywności łączenia rodzin i też pojawianie się osób, które ewidentnie chciały włączyć swoją przyszłość. Teraz wybuch wojny na wielu poziomach wydaje się, że ten trend wzmocnił, chociaż za chwilę możemy o tym jeszcze oczywiście podyskutować. Więc po pierwsze, to jest proces, który się dzieje i z dużym prawdopodobieństwem będzie się działo. Natomiast pytanie jest takie, czy on jest pozytywny w kontekście naszego rozważań dotyczących polityki migracyjnej. Biorąc pod uwagę to, co się dzieje, ja bym zrezygnował stwierdzenie, że tak. Wydaje mi się, że przeszliśmy dość długą drogę od takiego modelu migracji czasowej, krótkookresowej, sezonowej do tego, co może być korzystne dla, mówimy tutaj o demografii, ale także jest to korzystne dla pracodawców w większości przypadków, którzy jednak wolą inwestować w pracowników, którzy będą z nimi zadani na dłużej niż 2 czy 3 miesiące. W większości przypadków oczywiście są różne sytuacje. I teraz mówiliśmy o tej atrakcyjności, pani Marcena o tym powiedziała przed chwilą. Wydaje mi się, że zmiana tego procesu ona mogła być jednym z wymiarów tego zwiększania atrakcyjności Polski jako kraju docelowego. To znaczy tworzenia warunków do tego, żeby Polska była krajem nie tylko pracy, ale i życia. I teraz ja powtórzę to, co powiedziałem wcześniej. Nie wierzę w doskonałe działania polityk migracyjnych, więc wydaje mi się, że to, co możemy tworzyć, to możemy tworzyć pewne bodźce i próbować oddziaływać w niewielkim przynajmniej stopniu na to, co się dzieje. I wydaje mi się, że to, co byłoby bardzo cenne, to jest tworzenie takich jasnych ścieżek, które pozwalają w Polsce osiedlić się, a także uzyskać polskie obywatelstwo. I wydaje mi się, że to, co się dzieje obecnie w związku z regulacjami dotyczącymi obywateli Ukrainy, to jest jakiś krok w tym kierunku. Natomiast zaraz powiem, jakie są ograniczenia, jak to jest najmniej dwa. Pierwsze z tych ograniczeń dotyczy postaw Polaków. W ciągu ostatnich lat zrobiono bardzo dużo, żeby te postawy radykalnie się w Polsce pogorszyły i żeby powstało przekonanie, że imigranci i cudzoziemcy mogą być zagrożeniem na wielu poziomach.
Próbujemy to zmieniać. Mówię o, my mam na myśli badaczy, ale także polityków. Natomiast nie oszukujmy się, wydaje się, że te postawy dość trwale się zakorzeniły i one mogą w każdej chwili wybuchnąć i one bez wątpienia się pojawią, jeśli będziemy mieli do czynienia z konkurencją o choćby, nie wiem, zasoby polityczne i tak dalej. To jest pierwsze ograniczenie. A drugie, pewnie ważniejsze, jest po wschodniej stronie granicy. I mówię tutaj o Ukrainie. Ponieważ olbrzymia część migrantów w Polsce są osoby z Ukrainy i najbardziej naturalne byłoby tworzenie takich ścieżek do osiedlania się i uzyskiwania obywatelstwa właśnie dla tych osób. Natomiast wszyscy mamy świadomość, z jakim to się spotka odbiorem i reakcją ze strony ukraińskiego rządu. I jest to chyba zrozumiałe dla nas wszystkich. Mamy do czynienia obecnie z dość ciekawym paradoksem, którym się teraz z Państwem podzielę, ponieważ jestem jedną z osób, która stara się za wszelką cenę zrozumieć fenomen dopasowania albo niedopasowania kompetencyjnego na polskim rynku pracy i zastanawiamy się, co można zrobić, żeby uchodźcy z Ukrainy czy osoby objęte ochroną czasową mogły lepiej wykorzystać swoje kompetencje, nauczyć się czegoś nowego, podnieść swoje kwalifikacje itd. W rozmowach z naszymi odpowiednikami po wschodniej granicy pojawia się zupełnie inny wątek. Znaczy, z perspektywy tamtej wydaje się, że jest to kontrproduktywne. Szczerze mówiąc, czym gorzej będą zintegrowani obywatele Ukrainy, tym zwiększa się szansa, że te osoby do Ukrainy powrócą. I myślę, że musimy mieć tego świadomość. My oczywiście sobie tutaj rozmawiamy na dość wysokim poziomie abstrakcji, ale jednak osoby odpowiedzialne za politykę migracyjną będą musiały w pewnym momencie przedstawić pewne propozycje, także choćby w rozmowach bilateralnych w stronie ukraińskiej. Wyobrażam sobie, że wcale nie będą to łatwe rozmowy. Ja, a jeszcze, jeśli mogę, chciałbym na chwilkę wrócić do rynku pracy. Mogę dosłownie na sekundę. Bo kiedy mówimy o tym, że dobrze byłoby zwiększać poziom atrakcyjności Polski, to ja tutaj bardzo uważnie się wsłuchuję w to, co mówi pani mecenas i mam wrażenie, że państwo również, bo z tego wynika jeden prosty morał, mianowicie taki, że nie pomagamy. Na poziomie regulacyjnym nie pomagamy temu przedsięwzięciu. Natomiast niezależnie od tego, wydaje mi się, że jest kilka wyzwań, z którymi mierzymy się i będziemy się mierzyć w przyszłości. Znaczy, po pierwsze, bez wątpienia jest kilka branż i chyba pani mecenas mogłaby powiedzieć tutaj coś więcej, czy sektorów, które są dość silnie strukturalnie uzależnione od cudzoziemskiej siły roboczej. To uzależnienie coraz więcej, tak? To uzależnienie zostało dość radykalnie przetestowane w czasie szoków, znaczy w czasie pandemii i obecnie w czasie wojny. Z perspektywy badacza możemy powiedzieć, że my wciąż mamy trochę zbyt mało informacji, żeby ocenić skalę reakcji i w jaki sposób polscy przedsiębiorcy się przystosowywali do tych zmian strukturalnych, ale to pokazuje, jaki jest poziom ryzyka. Drugi poziom ryzyka jest znacznie bardziej długofalowy. Kiedy mówimy o polityce migracyjnej, wydaje mi się, że musimy wykraczać poza taką krótki okres, nie wiem, 5 czy nawet 10 lat. A ten kłopot, o którym chciałem powiedzieć, to jest to, o czym już mówił wcześniej Paweł Strzelecki, ponieważ tak, mieliśmy taki przywilej w pewnym momencie, że na polski rynek pracy dopłynęło kilkaset tysięcy, a może nawet 2 miliony cudzoziemców, którzy zasilili polski rynek pracy. Tylko że to błogosławieństwo może stać się naszym przekleństwem. Ponieważ de facto ono zniosło przekonanie, że warto i trzeba inwestować w automatyzację. I mamy przykłady na świecie, które pokazują, że kraje, które miały dostęp do taniej siły roboczej, łatwo dostępnej, wielokrotnie kończyły potem nie najlepiej. Jeżeli zestawimy te kraje z krajami, które zainwestowały w inne, bardziej kapitałochłonne metody produkcji. I wreszcie ostatnie wyzwanie, ja dodam to do katalogu, który tutaj się pojawił, to jest praca platformowa. Jak Państwo wiecie, ta dyskusja teraz używa na nowo. Praca platformowa to jest jeden z nowszych wynalazków, jeśli chodzi o pracę imigrantów w Polsce. Mogę powiedzieć potem jeszcze coś więcej. Natomiast wydaje mi się, że musimy się bardzo uważnie przyglądać także tej formie. Skoro pani mecenas podpowiedziała nam, że rośnie liczba branż uzależnionych od pracy cudzoziemców, to chciałbym panią mecenas poprosić o krótką charakteryzację tych branż i pokazanie, które z nich, być może które regiony są najbardziej czułe na kwestie związane z pozyskiwaniem lub niepozyskiwaniem.
Oczywiście. Zanim jeszcze odpowiem na pytanie, to jeszcze krótko może bym się chciała odnieść do tego, co powiedział pan profesor. I też nawiązać do tego pytania, które było kierowane do mnie o te działania przedsiębiorców, że ta integracja to też jest, nie mówiliśmy dzisiaj o tym, ale to, co zrobili przedsiębiorcy, to zaczęli sprowadzać rodziny całe, tak? I moment sprowadzenia rodziny jest tym momentem, kiedy ja wiem, że to może nie jest już tymczasowe, tak? Bo tak było, jak wybuchła wojna w Ukrainie, tak? Przedsiębiorcy mówili, zostań u nas, my pomożemy ci rodzinę sprowadzić tutaj, a ty nie wyjeżdżaj. I to był właśnie ten moment, kiedy ten cudzoziemiec zmieniał sposób myślenia z tymczasowego na to, że może na stałe, bo dzieci poszły do szkoły, bo edukacja jest bardzo ważnym elementem tej integracji i takiego dobrego jak gdyby zakorzenienia się. A dzisiaj nauczyciele mówią w szkołach, no nie jesteśmy przygotowani do prowadzenia klasy wielonarodowej. Jedni mówią po polsku, inni po prostu sobie nie radzą z językiem. Jak mamy prowadzić zajęcia? Podam tak? Pani mecenas, że od 1 września będzie obowiązek szkolny już, jeżeli dobrze pamiętam, dla dzieci z Ukrainy. Dokładnie, a szkoły nadal zwracają uwagę na to, że jak gdyby nie mają, tak samo jak te organy kontrolne, tak samo szkoły, że nie mają narzędzi. A to jest, wydaje się, bardzo istotny element integracji, zwłaszcza tej długookresowej, jak myślimy o kształceniu tego cudzoziemca, tak, w systemie polskim. Natomiast które branże, jak gdyby, bo coraz więcej branż potrzebuje jak gdyby tego wsparcia ze strony imigrantów. Głównie na dzisiaj to są te zawody, to się zgadza z barometrem zawodów zasadniczo, jak gdyby nauka idzie jak gdyby w parze tutaj z praktyką, dlatego że to są głównie prace produkcyjne, budowlane, transport, wszystkie prace około budowlane, wszystko to, co barometr zawodów na 2024 rok wskazuje, bo trwale deficytowy zawód to jest coś, czego nie możemy uzupełnić, tutaj naszymi polskimi zasobami. Przedsiębiorcy się zaczynają wspierać właśnie nowymi technologiami też, tak, ale te są nadal dla nas drogie i mało dostępne. Natomiast taka siła robocza właśnie w postaci imigrantów, no jednak jest bardziej przystępna na dzisiaj. Także to, co jest zawodem trwale deficytowym, to tam potrzebujemy. Ciężko mi się wypowiedzieć, może tutaj państwo, którzy prowadzą badania, będą wiedzieli, w jakich regionach najbardziej jak gdyby brakuje tych cudzoziemców. Bo ja to po prostu patrzę po branżach i patrzymy też na to, jak jest legalizowana praca w poszczególnych sektorach i widzimy, że to się dokładnie zbiega właśnie z barometrem zawodów. W bardzo wielu opiniach i wnioskach, które padają dzisiaj podczas tej debaty, mamy kwestię usług publicznych. Usług publicznych, które są szeroko dostępne dla migrantów, szczególnie z Ukrainy. Mówimy o wątku łączenia rodzin i wpływu tego elementu na zmianę charakteru migracji z krótkoterminowej zarobkowej na długoterminową osiedleńczą. I chciałem zapytać pana Adama Ostrowskiego, na ile widzi pan potencjał we współpracy przedsiębiorców z samorządami lokalnymi, jeśli chodzi o to, aby z jednej strony zapewnić odpowiedni poziom usług publicznych, czyli zatrzymać tych migrantów, szczególnie w tych mniejszych i średnich miejscowościach, które cierpią na, powiedzmy szczerze, często strukturalne problemy demograficzne. Ta współpraca pomiędzy przedsiębiorcami a samorządem oczywiście występuje, bo są takie narzędzia do tego, żeby występowała. Przykładem tejże współpracy, ona może być zorientowana oczywiście na ten zakres, o którym mówimy, czyli to, żeby faktycznie wspierać przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania pracowników, ale to jest taki aspekt, to jest taki zakres wieloaspektowy ze względu na to, że faktycznie my tutaj mówimy o migrantach, ale te tezy, którą przedstawię, ona ma zastosowanie także szersze. Choćby to cały czas się sprowadza do tego, że tej polityki migracyjnej my jako państwo nie posiadamy. Ale przykładem choćby takiej współpracy jest to, że samorządy czynią to, co mogą. Czyli na przykład
we współpracy z przedsiębiorcami godzą się na bardziej przychylną, że tak powiem, politykę podatkową w zakresie podatków lokalnych dla przedsiębiorców. No i to jest niewątpliwe takie działanie, które może być zorientowane na to, żeby tych przedsiębiorców w pewnym zakresie no, usprawnić ich funkcjonowanie. To jest chyba najbardziej powszechna praktyka, jeżeli chodzi o samorządy, ale oczywiście cała szeroko rozumiana infrastruktura. Tak? Z jednej strony infrastruktura w zakresie usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorców, czyli przede wszystkim infrastruktura drogowa, zaś z drugiej strony infrastruktura choćby oświatowa, o której tutaj Państwo mówicie. Szkoły faktycznie z tego, co my wiemy, jakie informacje do nas napływają, to przygotowują się do tego, żeby faktycznie od 1 września być w stanie funkcjonować w tych, jakby odpowiadać na tenże obowiązek szkolny dla dzieci migrantów, ale to cały czas jest funkcjonowanie w takim zakresie, który my mamy takie poczucie, że ta oświata w tym zakresie realizacji zadań własnych gmin i miast jest niedostatecznie wsparta przez takie centralną pomoc, czyli pomoc w zakresie resortu. No tyle z mojej strony, myślę, że mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o te wsparcie i o tę komunikację pomiędzy przedsiębiorcami a włodarzami. Zadam panu pytanie, bo mówi pan często o tym, że brakuje pieniędzy, czy w dotacji oświatowej na przykład widziałby pan miejsce na to, aby w tej dotacji był element, kwota dedykowana na przykład na pokrycie kosztów w samorządach dla edukacji dzieci i lat. Ale rzeczywiście, że tak. Tylko problem jest tak, że w przypadku oświaty, ale nie tylko oświaty, ale to jest akurat zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego, ale gdybyśmy opracowali pewien mechanizm wsparcia właśnie polityki migracyjnej państwa realizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego i traktowanej, jeżeli to by miała być skuteczna polityka, to powinna i te mechanizmy, o których tutaj Państwo przed chwilą mówiliście, to byłoby to zapewne zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. A w tym aspekcie niestety samorządy mają złe doświadczenia. Ja faktycznie mówię sporo o finansowaniu, bo same polskie miasta są akurat w bardzo złej kondycji finansowej w ostatnim czasie. O tym ostatnio mówił choćby raport najniższej liczby kontroli, ale nie o tym tutaj mówimy. Dlatego ja się tak mocno skupiam na finansach, przepraszam bardzo, ale bez tych finansów po prostu samorządy są nieefektywne w swoim działaniu. A jeżeli chodzi o te zadania zlecone, to jak najbardziej tak, czy to w zakresie subwencji oświatowej, czy to jeżeli by zostało opracowane jakieś zadanie z zakresu administracji rządowej, to oczywiście samorządy są gotowe, żeby je podjąć. Tylko ono musi być dostatecznie sfinansowane, bo to, co możemy, że tak powiem, to w ramach zadań własnych realizujemy, ale niestety to jest cały czas zbyt mało. Bardzo dziękuję. Zanim Państwu oddam głos, chciałbym finałowym pytaniem, pytanie finałowe skierować do każdego z naszych panelistów i panelistki i poprosić o krótką odpowiedź na pytanie, czy możliwy jest stabilny, zrównoważony rozwój Polski bez migrantów. Panie profesorze, rozpocznijmy od pana. Możliwe to jest, oczywiście to jest. Tylko pytanie, czy da się zatrzymać proces, który się dzieje i będzie się wydarzał z dużym prawdopodobieństwem. To jest dla mnie dość oczywiste. Pytanie chyba jest, ja bym trochę zmodyfikował to pytanie i też zadał je w kontekście tego, o czym będziemy rozmawiali po przerwie. Ponieważ będziemy rozmawiali o, rozumiem, krótko, średnio czy długofalowej strategii migracyjnej Polski i w tej dyskusji mnie osobiście cały czas brakuje odpowiedzi na jedno dość zasadnicze dla mnie pytanie. To znaczy, jakie są źródła konkurencyjności Polski w długim okresie?
I wydaje mi się, że powinniśmy wiązać te działania w sferze polityki migracyjnej z odpowiedzią na to pytanie, a to by oznaczało, że musimy teraz spotkać ze sobą ludzi, którzy wiedzą coś na temat demografii, migracji i tych, którzy zajmują się wzrostem gospodarczym czy zmianami na poziomie makroekonomii. I kiedy w tym samym momencie, kiedy to mówię, to dodam inną rzecz. Może to jest w ogóle niemożliwe. I przytoczę taki przykład, który ostatnio gdzieś mi się rzucił w oczy. W 2017 roku ukazał się taki raport McKinsey'a, który być może też Państwo widzieliście. On dotyczył tego, jaki będzie wpływ sztucznej inteligencji na rzeczywistość. I oni wymieniali kilka poziomów, chyba około 10, i przewidywali, w którym momencie ta sztuczna inteligencja może przejąć dużą część aktywności człowieka. W większości przypadków to był taki przedział między 2030 a 2060 rokiem. Pod koniec ubiegłego roku ukazała się nowa wersja tego raportu i proszę Państwa, w większości przypadków to już się wydarzyło. Albo wydarzy się w ciągu najbliższych kilku lat. Co oznacza, że tak, powinniśmy myśleć o przyszłości, ale nie wiem, jak sobie dobrze z tym poradzimy. Dziękuję bardzo, panie profesorze, pani mecenas. Ja bym powiedziała, że nie jest możliwe, bo to rozmawiamy o sytuacji w ogóle niemożliwej. No bo ci migranci są, będą w coraz większej liczbie pewnie i byli w jakiejś tam liczbie i musimy myśleć o tym, jak tym mądrze zarządzić. I też cokolwiek sobie zaplanujemy, bo dzisiaj mówimy, że polityka migracyjna, że trzeba to jakoś zaplanować, że to musi być zrobione z głową, bo nie było do tej pory, co do tego nie mamy wątpliwości. To w tym samym planie musimy też być przygotowani na, bo ten napływ imigrantów może też ten zrównoważony rozwój zachwiewać. I musimy być też przygotowani na sytuacje kryzysowe, takie jak wojna w Ukrainie, wyciągnąć wnioski z tego i zobaczyć, gdzie były słabe punkty, wyjść z takiego zarządzania kryzysowego, które być może całkiem nieźle szło do jakiegoś momentu, ale też dzięki jak gdyby właśnie przedsiębiorcom i dzięki obywatelom też poradziliśmy sobie, wydaje się, z tą kryzysową sytuacją. Ale takich kryzysowych sytuacji, no i konflikt w Syrii to pokazał, i wojna w Ukrainie, takich kryzysowych sytuacji będzie pewnie z biegiem czasu coraz więcej. I tutaj też jest może ta polityka migracyjna powinna też, żeby ten zrównoważony rozwój nie był zachwiany, przewidywać właśnie te sytuacje kryzysowe. Jak nimi zarządzić, jak sobie z nimi poradzić. Bardzo dziękuję pani mecenas. Pan profesor Paweł Strzelecki. Ja może nawiążę do przedmówców, to znaczy takiego perfekcyjnego świata, w którym migrantów u nas nie ma, już ciężko sobie wyobrazić, więc tak naprawdę może ograniczę to pytanie, czy można sobie wyobrazić zrównoważony rozwój, jeśli nic nie będziemy robić dalej. To znaczy, jeśli nie określimy tak naprawdę, o co nam chodzi, jeśli imigrantom, którzy już są, nie pokażemy jakiejś takiej ścieżki, co mogą robić dalej, bo tak naprawdę to jest właśnie ten aktor, o którym nie rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy o tym paradoksie właśnie, że co jest dobre, być może jeśli chodzi o politykę dla Polski, to nie do końca jest dobre do polityki dla Ukrainy, ale jeżeli zapytamy imigrantów z Ukrainy, co oni właściwie potrzebują, to na początku oni potrzebowali dokładnie tego, co polski rząd trochę im bał się dawać, to znaczy potrzebowali nauki języka polskiego. Polski rząd trochę bał się osądzenia być może o, nie wiem, próbę polonizacji dzieci od Ukrainy i tak dalej. To nie do końca chyba, znaczy to warunkowało pewne rozwiązania. Teraz oni zgłaszają właśnie, czy przynajmniej według danych ankietowych, którymi dysponujemy, których zadawane są pytania właśnie, co mogłoby im pomóc, jeśli chodzi o funkcjonowanie w Polsce, jakąś szansę na wydłużanie pobytu, stabilizację swojej sytuacji w Polsce. I widać wyraźnie, że jest ta potrzeba, natomiast po tym, jak właśnie były te ustawy związane z uchodźcami, ustawa związana z uchodźcami, którzy pojawili się w Polsce, po tym jak daliśmy im, można powiedzieć, tak nieograniczony dostęp do różnych usług, to nadchodzi ten moment, w którym być może trzeba byłoby go zacząć ograniczać i trzeba to jakoś zakomunikować tym imigrantom, którzy u nas są. Więc być może nie do końca odpowiem na pytanie, o długą perspektywę, natomiast wydaje mi się, że to określenie naszej polityki migracyjnej jest bardzo ważne dlatego, żebyśmy mieli ten zrównoważony rozwój. Bardzo dziękuję panie profesorze i ostatni głos pana Adama Ostrowskiego.
To ja już nawiązując do przedmówców, również nie będę się z tego nurtu, który tutaj został wyznaczony, wybijał w żaden sposób, ale chciałbym podkreślić to, że pauperyzacja społeczeństwa, która cały czas postępuje, i to już powiedziałem wcześniej, że faktycznie są obszary, gdzie to zainteresowanie życiem jest większe i tam ludzie po prostu się skupiają pomiędzy tymi dużymi ośrodkami, jest bardzo silne, ale choćby ta ściana wschodnia, o której się wiele mówi, ale inne małe, średnie miasta na tym tracą. I warto pamiętać o tym, że faktycznie z tą migracją musimy sobie jakoś rozsądnie poradzić, ale musimy także wziąć pod uwagę to, ażeby nie doszło do sytuacji, w której no, faktycznie my się na przykład, to na koniec taka ciekawostka dla Państwa, że my się mierzymy w trakcie kadencji jednostek samorządu terytorialnego z tym, że są miasta w Polsce, które na przykład tracą liczbę mieszkańców z ponad 200 tysięcy na poniżej 200 tysięcy i na przykład zastępca organu wykonawczego musi być w trakcie kadencji odwołany ze względu na to, że nie może pełnić swojej funkcji, albo liczba radnych się powinna generalnie zmienić, bo jest liczba mieszkańców mniejsza. Z tym się musimy także zmierzyć w kontekście życzonej migracji. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, czy macie Państwo pytania do naszych gości? Bardzo proszę. Może ja podejdę z mikrofonem, będzie łatwiej. Ja mam tak trzy drobne. Pan się przedstawia. Tak, stawię się Wojtek Szynkiewicz, nie Progresja Dalin Gospodarczy. Trzy krótkie sprawy. Pierwszy miałem polemizował z tą diagnozą, że Polska jest krajem o niekonkurencyjnym, czy też o niskiej konkurencyjności rynku pracy. Oświadczą no, fakty. Co prawda, jako statystykę, że nie można na jednej obserwacji wiele oprzeć konkluzji ciągłych, ale tam, gdzie mieszkam, to zauważyłem, że już w tej chwili większość w handlu są Ukraińcy. Mam działkę pod Radzyminem, a sprzedają w Radzyminie Ukraińcy, bo Kalinki. Przyjechał gość grabić liście, poszło to samo Ukraińca. To może ja mam z tym wyjątkową, wyjątkowym organizmem dla Ukraińców, ale tak jest. I druga rzecz, że my jesteśmy atrakcyjni i to się zgadzam dla tych niskich kwalifikowanych, ale również dla tych wysokich kwalifikowanych. Bo też jak są dobrzy, można im dobrze zapłacić. Drugi element tej atrakcyjności, od którego nie wszyscy sobie zdają sprawę, jest taki, że jak ktoś się zarejestruje w Rosji i przepracuje na ten dzień, to ma prawo do 13 i 14 emerytury. Niezależnie od tego, że już więcej może nie pracować. No nie wszyscy o tym wiedzą, ale to jest. To jest tak. To w zasadzie już te wszystkie trzy sprawy uwzględniłem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Pani prezes Linia Adamska. Jestem ekspertką rynku kapitałowego, a od niedawna partnerką Centrum Analizy i Dialogu Think Tank. Mam dwa krótkie, syntetyczne pytania. Jesteśmy w części debaty poświęconej diagnozie. Moje pytanie dotyczy narzędzi służących tej diagnozie. Jak Państwo oceniacie jakość narzędzi statystycznych, które służą do tego, żeby mieć jasny, klarowny obraz tego, gdzie jesteśmy i jakie są wyzwania stojące przed Polską? Czy statystyki PUS-owskie zadowalają Państwa jako praktyków i naukowców? A drugie pytanie, to też skupialiśmy się w czasie tej bardzo interesującej debaty na działalności Polski. Tak jakby ten problem był głównie naszym problemem, co jest oczywiście prawdą, ale byłoby dla mnie interesujące poznać Państwa opinię na temat kontekstu europejskiego i tego, na ile Polska, mierząc się z problemami migracyjnymi, wpisuje się bądź nie wpisuje się, bądź też ma jakieś swoistości w porównaniu do tego, z czym się mierzymy jako Unia Europejska, jako całość. Dziękuję. Kto z naszych panelistów? Pani panelistka też. Bardzo proszę, pan profesor Kaszmarczyk. Ja mogę zacząć od krótkiego komentarza do wstępnych komentarzy. Wydaje mi się, że nie ma
ma między nami niezgody, ponieważ ja powiedziałem, że Polska jest atrakcyjna w tym wymiarze regionalnym, lokalnym i dla specyficznych grup. I to mniej więcej zostało powtórzone. Natomiast nie zgodziłbym się do końca z tą atrakcyjnością, jeśli chodzi o pracowników wysoko wykwalifikowanych. Oczywiście tutaj możemy mieć do czynienia ze specyfiką sektorową, ale wystarczy spojrzeć choćby na to, co się dzieje na poziomie polskiej nauki. Mamy potężne problemy z pozyskiwaniem nawet nie bardzo dobrych, ale dobrych ludzi. Takie jest moje wrażenie. Natomiast odnosząc się do tych pytań, które zostały zadane przed chwilą, przekażę też głos kolejnym panelistom. Rozumiem, że pytanie nie dotyczyło nawet narzędzi, a danych. Bo narzędzia to my mamy, jeśli potrafimy je użyć lepiej, to że ja tak chyba potrafimy. No, ja nie jestem zadowolony. Znaczy, powiem tylko o dwóch problemach. Wydaje mi się, że chyba jesteśmy na rozdrożu w ogóle, jeśli chodzi o metody statystycznej oceny sytuacji na polskim rynku pracy. Ten rynek pracy bardzo się zmieniał i się zmienia. Nie nadążając za tym według mnie metody pomiaru, ale pewnie Paweł Strzelecki powie o tym coś więcej. Natomiast druga rzecz jest z mojej perspektywy absolutnie skandaliczna. My po prostu bardzo niewiele wiemy na temat migrantów. Rozmawiamy dużo dłuższego czasu o tych migrantach, a nie wiemy o nich przesadnie dużo, a jeśli cokolwiek o nich wiemy, to na przykład wiemy dlatego, że Narodowy Bank Polski albo Ośrodek Badań Migracjami realizują badania. Zbierając środki z różnych źródeł i te środki niekoniecznie pochodzą na przykład z administracji centralnej, a prawda jest taka, że to są akurat takie badania, które powinny być finansowane przez polski rząd i to polski rząd powinien zapewniać jakość metodologiczną tych właśnie badań. Natomiast jeśli chodzi o kontekst europejski, ja może nie będę mówił o wyzwaniach dla całego kontynentu, bo to jest długi wątek, natomiast powiem jedną rzecz. Wydaje mi się, że w tym momencie nie ma takiego modelu, który moglibyśmy wprost zaadoptować do sytuacji Polski. Raczej musimy skupiać się na poszczególnych wymiarach, narzędziach, instrumentach i zastanawiać się, na ile one się sprawdzają, na ile nie. Z mojej perspektywy chyba najbliższe nasze doświadczenia są krajem południa Europy, jeśli chodzi o sferę migracji. I niestety to nie byłoby przesadnie optymistyczne. Raczej powinniśmy się uczyć tego, czego nie robić. A zwróciłem sobie to, co robiła pani Macenas, bo tutaj mieliśmy cały wykład rzeczy, które nie powinniśmy robić, a już zrobiliśmy. Może tylko w tej sferze tego, bo co do narzędzi, to muszę powiedzieć, że akurat Komisja do Spraw Polityki Migracyjnej przy Business Center Lab to jest jeden z punktów apelu wystosowanego do rządu o narzędzia właśnie statystyczne, różnorakie, tak, o mapowanie tego, kto w ogóle u nas jest, z jakim wykształceniem, tak, byśmy to dobrze mieli w ogóle zmapowane, bo dzisiaj to sobie właśnie tak mówimy, kogo nam brakuje. No patrzę na barometr zawodów, patrzę i jakby dołączę sobie to, ale nie mam jak gdyby takiego narzędzia. Natomiast może takim ciekawym punktem do tego kontekstu europejskiego będzie taki przykład. Dzisiaj o tym mówił trochę pan profesor Kaczmarczyk, o tym, że konkurencja się będzie rozgrywała na rynku europejskim o pracownika. I ta konkurencja już jest. Widać ją na przykładzie Polska-Niemcy. Janek, dzisiaj chcemy wydelegować pracownika do Niemiec, żeby on był zatrudniony przez polską spółkę, czasowo świadczył usługę w ramach delegowania. To Niemcy mówią stop, potrzebujesz specjalny rodzaj wizy, a tej wizy ci nie dam. I zostawiamy się w ambasadzie, mówimy tak, chcemy tą wizę, mam pełen komplet dokumentów, a ambasada Niemiec mówi, a nie dam ci, a my mówimy, ale nie potrzebujemy, ambasada Niemiec mówi, potrzebujesz, ale ci nie dam. Jak chcesz, idź negocjuj z Federalną Agencją Pracy. Bo Niemcy mówią, my chcemy go u siebie, żeby on tutaj przyjechał, a nie był wysyłany przez ciebie do Niemiec. Więc ta konkurencja, widać ją, oczywiście ta wiza Wanderlust jest pod znakiem zapytania, jeżeli chodzi o prawo europejskie, o swobodę przepływu usług i tak dalej. No ale co myśli przedsiębiorca? Zanim dojdę do Trybunału Sprawiedliwości, to jakby minie trochę czasu, a kraj będzie wyciągał od niego konsekwencje za nielegalny pobyt cudzoziemca. Więc ta konkurencja różnymi narzędziami już jak gdyby zaczyna się też na tym rynku europejskim odbywać. Ja się tylko odniosę jeszcze do tych statystyk, z których korzystamy. Faktycznie ja uważam, że to jest bardzo duży problem. Nie chcę tutaj oczywiście jakoś oskarżać głosu, bo ja jestem także świadomy trudnej sytuacji i też ograniczonych finansów, które posiada ta instytucja. Natomiast to, co moje zdanie jest takie, że to jest zbyt ważna sprawa, żeby po prostu potraktować to jako
można powiedzieć, kolejną statystykę, która może być taka, może być trochę inaczej zdefiniowana, to, tak żeby było być może prościej ją jakoś mierzyć na podstawie ograniczonych danych, które mamy, tak jak to jest na przykład z liczbą ludności. Tak? Można według jednej definicji tej łatwiej mierzalnej liczba ludności Polski jest taka, według innej definicji, która byłaby bliższa rzeczywistości, bliższa, można powiedzieć, potencjałowi gospodarczemu, oczywiście będzie inaczej, ale to jest akurat trudniejsze do zmierzenia. Wydaje mi się, że stan na dzień dzisiejszy jest taki, że oczywiście to być może jest korzystne dla ekspertów, bo każdy może przygotować swój własny szacunek liczby imigrantów z Ukrainy w Polsce, z podziałem być może dla takich, którzy przyjechali po wybuchu wojny i są ujęci w PESEL-UKR, więc można ich łatwiej złapać, ale z takiego źródła nie GUS-owskiego, oraz tych, którzy, o których zupełnie niewiele wiadomo i tutaj się pojawiają wątpliwości i różnice w szacunkach. Natomiast to chyba nie o to chodzi. Chodzi raczej o to, żebyśmy mieli taką w miarę pewną, najlepszą możliwą informację na ten temat. Tu jest naprawdę bardzo wiele do zrobienia. Dziękuję. Michał Szkoły, że będą na pewno w Warszawie migrantów. Bo padło tutaj takie stwierdzenie, że w przypadku migracji z Ukrainy nie jest to aż tak duży problem. I ja się tutaj zgodzę, oczywiście nie jest aż tak duży jak w przypadku migracji na przykład w krajach azjatyckich. Natomiast jeżeli spojrzymy sobie na cechy tej migracji uchodźczej, to zobaczymy zjawisko, które ja określiłem jako mixed track, bo nawiązując do tego mid-income pojęcia z dziedziny ekonomii, ponieważ zarówno osoby najlepiej wykształcone, z najlepszymi umiejętnościami, czyli ktoś był tam programistą i posiadał jakieś unikalne umiejętności w branży IT, nie miał problemu ze znalezieniem pracy. Podobnie jak ktoś szukał pracy w zawodach nie wymagających kwalifikacji, też raczej stosunkowo łatwo tę pracę mógł uzyskać. Natomiast gro tych osób było osobami z wykształceniem nawet wyższym, które pracowały w Ukrainie w zawodach jako office manager, czyli marketing specialist, prawda? Czyli w zawodach, gdzie te kompetencje językowe jednak są bardzo istotne. Nie wystarczy tutaj podstawowa znajomość języka polskiego w tym przypadku. I te osoby, a wiem, to doradzałem przy takich inicjatywach zmierzających do zwiększenia poziomu integracji uchodźców z Ukrainy na polskim rynku pracy, te osoby po prostu przegrywają w konkurencji z Polakami w takich zawodach właśnie, które wymagają komunikacji w języku polskim płynnym. I tutaj moje pytanie, nie wiem, czy do tej, czy do następnej części, czy my jako państwo nie powinniśmy naprawdę postawić na zwiększenie tych kompetencji językowych migrantów? Dziękuję. Pan profesor Kaczmarczyk? Krótko zareaguję, oczywiście przychylając się do tej propozycji, żeby w kolejnej części panelu się zająć tą kwestią. Natomiast wydaje mi się, że znowu, być może tutaj było pewne niedopowiedzenie, bo to, co padło w panelu, dotyczyło, to było czysto relatywne. Znaczy, jeżeli porównamy sobie migrantów z Ukrainy i migrantów z Nepalu czy Bangladeszu, to różnica jest wyraźna. Natomiast z naszych badań wynika, że około 40% migrantów z Ukrainy i uchodźców z Ukrainy to są osoby, które pracują poniżej swoich kwalifikacji. I z modeli, które szacowaliśmy, wynika, że olbrzymia część tego zróżnicowania wyjaśnia jeden czynnik i to są niestety kiepskie kompetencje językowe. Ponieważ jeżeli mówimy o kompetencje językowe na poziomie pisania i komunikacji zawodowej, około 50% tych osób, które są w naszych badaniach, takich kompetencji po prostu nie posiadają. Tutaj pełna zgoda. Dziękuję bardzo. Nie wiem, tylko zadam krótkie pytanie. Głównie do pani mecenas, ale również do tej wersji o nieznajomości, naszej nieznajomości migrantów. Czy w pani świadomości, to jeszcze przed 22 rokiem, 2022 rokiem, występowało coś takiego, że migranci, czy też osoby przyjeżdżające do Polski, zatrudniane przez nas, pracowały na ich zasadach, czy na naszych zasadach? Czy takie doświadczenie wystąpiło, że my bardzo delikatnie traktowaliśmy zatrudnienie osób, które płaciliśmy? Ja pada pytanie, na jakich zasadach to zawsze mam na myśli, czy prawo polskie, czy obce, ale to zawodowa naleciałość. Rozumiem, że chodzi o to, czy to bardziej był rynek pracownika, czy bardziej to był rynek tego cudzoziemca.
No, przed 2022 rokiem rzeczywiście było tak, i to pracodawcy też mówili, że to nie jest tak, że to jest tani pracownik. To jest tak, że on naprawdę tutaj jakby sporo zarabia i on ma dobre warunki pracy. I to, natomiast po 2022 roku rzeczywiście zdarzają się te sytuacje takiego no, wykorzystania tej sytuacji, która jest, zwłaszcza właśnie u tych osób, u których są takie, powiedzmy, luki kompetencyjne. Taki przykład z rynku weksle in blanco podpisywane przez cudzoziemców przyjeżdżających, gdzie agencja mówi, znajdę ci pracę, jak podpiszesz weksel in blanco, musisz przepracować 6 lat, bo ja przez te 6 lat przecież będę brał pieniądze od tego, u którego załatwią ci pracę. No i jeżeli cudzoziemiec przestaje pracować, weksel in blanco jest wypełniany i jak gdyby jest cudzoziemiec pozywany do sądu. I to jest praktyka absolutnie naganna i absolutnie niezgodna z naszymi przepisami, ale rzeczywiście obserwujemy coraz więcej tych praktyk dotyczących wykorzystania cudzoziemców, zwłaszcza tych właśnie, tu gdzie mamy luki takie, gdzie jest kwestia tych pracowników kwalifikowanych. Im bardziej ktoś wykwalifikowany, im ma większe kompetencje językowe, tym ciężej jak gdyby go wykorzystać, tak? Natomiast rzeczywiście ta sytuacja, też ta tendencja się zmieniła przed 2022 rokiem. No, pracodawcy mówili, że to nie jest tani pracownik, to jest ten sam pracownik, tylko oni wypełniają tą lukę, która powstała, tak? Natomiast on musi dostać te same świadczenia, to samo wynagrodzenie i tak dalej. I biorąc pod uwagę jeszcze koszty jego sprowadzenia i tak dalej, to w gruncie rzeczy nie wychodziło taniej. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, dziękuję serdecznie naszym panelistom i naszej panelistce. Myślę, że bardzo ciekawa sesja. Bardzo proszę o nagrodzenie brawami. Przed sesją drugą rekomendację możliwe kierunki kształtowania kultury migracyjnej w Polsce. Zapraszam na przerwę kawową. Drugą sesję rozpoczynamy o 18:20. Dziękuję bardzo.